Rozmowa dnia. W naszym studiu prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Witamy panią prezydent. Dzień dobry. Te odgłosy, które być może nasi słuchacze słyszą od czasu do czasu, nie wynikają z faktu, że Polskie Radio, budynek Polskiego Radia leży przy trasie AK. Nie, nie leży. Także proszę się nie dziwić. A tak swoją drogą, czy rzeczywiście remont trasy AK, no jednej z najważniejszych dróg przelotowych przez Warszawę, musiał się rozpoczynać późną jesienią? Myślę, że było to związane z przetargiem, które prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Jak państwo pamiętają, był to bardzo długi przetarg, były różne zaskarżenia, posądzenia o zbyt nisko, rażąco niską cenę. Jednym słowem, i tak się zresztą stało, bo kolejna dopiero spółka wygrała ten przetarg i tyle czas to trwało. To jest inwestycja Generalnej Dyrekcji, aczkolwiek my się angażujemy w to oczywiście, żeby tak skoordynować ten remont z innymi, żeby był jak najmniej uciążliwy, co nie znaczy, że nie będzie w ogóle uciążliwy, ponieważ pamiętajmy, że już część trasy AK po stronie praskiej została zrobiona. Ona tam jest trasą toruńską, prawda? Ale to jest ta sama arteria i teraz będzie po lewej stronie i most Grota Ławeckiego. On naprawdę jest w bardzo złym stanie i dobrze, że Generalna Dyrekcja rozpoczęła budowę. To jest jedna z droższych budów, bo to około miliard złotych. Tym razem nie z pieniędzy budżetu miasta, tylko z budżetu centralnego. No jest kolejna trudność, ale już potem na kilkadziesięcioleci nam wystarczy tej trasy i nie trzeba będzie ją ponownie prędko remontować. A czy przy okazji remontu nie udało się zorganizować przeprawy zastępczej? Dlaczego? Wynikało to przede wszystkim z tego, że nawet przeprawa zastępcza wymaga kupienia działek, które tam się znajdują. W związku z tym to jest około 40 milionów złotych. No to one potem nam by się nie przydały, tylko uważamy, że to byłaby niegospodarność. Generalna Dyrekcja też nie miała na to środków, żeby wykupić te działki. Miasto też, no bo to jest tylko na remont dodatkowe 40 milionów. To jest duża suma i uważam, że gospodarnie rzecz biorąc tych działek nie powinno się było kupować. Jak się raz kupi, to już potem one są też specjalnie przydatne do sprzedania. Mm-hmm. Kiedy słuchacze dowiedzieli się, że pani prezydent nas odwiedzi, oczywiście pojawiły się pytania od choćby takie, czy nie można było poczekać z remontem trasy AK do zakończenia remontu estakad przy moście Łazienkowskim. Myślę, że to jest kwestia terminu. W przypadku mostu Grota Ławeckiego, trasy AK, to po pierwsze, jak widać, ona się już sypała od dawna, to co powiedziałam, po drugie, to są też środki z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że budżet kończy się w 2013 roku i można się rozliczać 2013 plus 2, czyli do 2015 musi być istotna część zrobiona. Także no, tak się składa, że troszkę pracujemy też na zasadzie budżetów Unii Europejskiej, bo te pieniądze już potem do nas nigdy nie wrócą, a jak wiemy, nawet przyszła perspektywa może być znacznie gorsza. Czyli trzeba wykorzystać te możliwości. Na szczęście jest most Kłodowskiej Kury, którego do niedawna jeszcze nie było. W związku z tym część ruchu, nie 100%, ale część ruchu przeniesie się na most Kłodowskiej Kury. Do niedawna narzekano, że on jest za mało obłożony. Myślę, że teraz będzie bardzo przydatny. A jaki będzie ciąg dalszy deklaracji o tym, że będzie wprowadzony zakaz poruszania się tirów trasą AK? Dzisiaj mam spotkanie z wojewodą i z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad i będę starał się wytłumaczyć, żeby jednak tiry nie poruszały się mostem Grota Ławeckiego i wtedy ta sytuacja będzie mniej dokuczliwa dla samochodów i mam nadzieję, że przekonam Generalną Dyrekcję. No, nie jesteśmy tutaj inwestorem, w związku z tym ostateczne decyzje należy do Generalnej Dyrekcji, ale pan wojewoda, mam nadzieję, że też będzie mnie wspomagał w tym przekonywaniu Generalnej Dyrekcji, żeby jednak na most Grota Ławeckiego nie wjeżdżały tyle. To jest nasz pomysł i chcemy do tego przekonać inwestora. Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Dlaczego w tunelu Wisłostrady wciąż jest zwężenie do dwóch pasów? To wynika z tego, że cały czas tam się odbywają prace. Dociera teraz już ta tarcza, która idzie z góry od Świętokrzyskiego na przeszłość pod Skarbonię na Starcz. W związku z tym dla pewnego bezpieczeństwa, żeby nie było zbyt duże obciążenie, są dwa pasy, a nie trzy. A no właśnie, skoro pani prezydent o metrze. Jak będzie wyglądała ta inwestycja? Mam na myśli drugą linię metra. Czy ona zakończy się na tym etapie, o którym wiemy, czyli no dość krótka trasa, czy będzie rozbudowywana dalej, bo według Jerzego Kulika, dyrektora Miejskiego Biura Rozwoju Miasta, jest mało prawdopodobne, by w nowej perspektywie unijnej
udało się zbudować coś więcej niż tak zwaną wersję 3 plus 3, czyli dodatkowe 3 stacje od końca tych, które są w tej chwili 3 plus 3 są pewne. Robimy już projekt, będziemy za jakiś czas, jak będzie już ukończony projekt taki czyli budowlany. Czyli od Ronda Dmowskiego do Placu Wileńskiego to jest ta nie, to jest tak, perspektywa damy, aktualna. I plus 3 do tego. Plus 3 do 3, czyli 6 stacji. To nie jest tak mało, ale będziemy starać się do roku 2020 również zrobić projekt dalszych części stacji i uzyskać, ponieważ środki z Unii Europejskiej. My w ogóle metra bez środków z Unii byśmy nie mogli wybudować, bo to jest 4 miliardy, przypominam, ten centralny odcinek. Trzeba liczyć podobnie te następne 6 stacji. Jednym słowem, to mamy pewne 3 plus 3, natomiast to, powiedziałam, musimy się postarać, ale myślę, że prognoza finansowa będzie na tyle taka w następnych latach, że się poprawi sytuacja, że będziemy mieli i na wkład własny, bo to trzeba mieć i na wkład własny, i na Unii Europejskiej. Ja w Kamieniu dokładam starań, żeby tak było. Znaczy, z pani programu wyborczego z 2006 roku przypomnę, że do 2014 zakończymy budowę całej drugiej linii, rozpoczniemy budowę trzeciej, to tylko takie marzenia były. Słusznie, nie, słusznie pan zwrócił uwagę, że program jest z 2006. Ja bym prosiła, żeby wszyscy się posługiwali z 2010 programu, bo on był po kryzysie. W 2006 roku wzrost PKB był około 5% i wszystkim się wydawało, nie tylko nam, ale i na świecie, że będzie tak dalej, że może nie będzie 5, ale będzie 3. Ale nikt nie spodziewał się zmniejszenia tempa wzrostu, czy też recesji, jak w niektórych krajach nastąpiła. Jednym słowem, życie zweryfikowało 2006 rok i pamiętajmy też, że pierwszy przetarg był na 6 miliardów. Uważaliśmy, że to za dużo. Tak samo uważa Unia Europejska, nie chciała finansować. Także założenia były, powiedziałam, słuszne, tylko w praktyce zmieniła się diametralnie sytuacja gospodarcza, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Swoją drogą remont trasy AK i ciąg dalszy budowy drugiej linii metra to takie wątki, które pojawiły się już po referendum, w którym nie udało się pani odwołać ze stanowiska prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Grota Roweckiego miało być budowany już bardzo dawno. No tak, ale informacja o tym, że rozpoczął się remont bez wiedzy ratusza. A, bez wiedzy, tak. No niestety. To było już po referendum. To było już po i rzeczywiście wykonawca miał zacząć w piątek pracę przy przygotowawczy, jak twierdzi, zaczął wcześniej, ale z nami się go nie uzgadniał. Także no tak. Przy tej okazji mieszkańcy też się nie dowiedzieli. No, dlatego, że konferencja miała być w środę, że od piątku są zmiany. No, wykonawca przeprosił za to, z tego co słyszałam. No i tak trzeci wątek jeszcze doszedł, taki poreferendalny, tak to nazwijmy. Nagrody dla urzędników. Premię 850 tysięcy złotych. Po referendum nie było żadnych nagród. To były nagrody specjalne, a nie normalne, regularne. Przypominam, że jest 32 miliony w budżecie przeznaczone. Budżet został zaakceptowany. Tylko ci, którzy się angażowali w sprawy takie jak 70. rocznica obchodów powstania w getcie, czy ci, którzy najlepiej obsługują mieszkańców, dostali takie nagrody w trzech dzielnicach. Jednym słowem, to są zupełnie nagrody niezwiązane z tak zwanymi premiami, które są co kwartał. A przypomnę, że i tak wychodzi, to było 800 tysięcy, podczas w 2005 roku, czyli wtedy, kiedy rządził PiS, było to 3 miliony 800, czyli prawie 4 miliony. Czyli w tym przypadku używamy pojęcia bonusy. Tak? To są takie, powiedziałam, one się konkretnie nazywają nagrody specjalne za to, co nie należy w zakresie normalnym obowiązku, czyli na przykład praca, nie wiem, 16 godzin na dobę, kiedy trzeba wszystko rejestrować. Dodatkowo normalnie miasta wynajmują do tego firmy, jeżeli są tego typu wydarzenia. A w przypadku oczywiście obsługi mieszkańców, no to jeżeli z 18 dzielnic 3 wygrywają, to zawsze burmistrzowie występują i te nagrody uzyskują ze swoich budżetów zresztą. Czy to prawda, że zgodnie z układem zbiorowym stołeczni pracownicy samorządów mają prawo do 3 takich nagród rocznie? Nie do specjalnych, tylko do tych regularnych, których nie było w tym roku ani jednej od stycznia. Przypominam, że w styczniu nie było jeszcze mowy o referendum. Raczej żeśmy byli ostrożni ze względu na budżet. Tak, to prawda. W czasach dobrych, tak jak w 2006 roku, a to było troszkę później, ale jeszcze nie było widać kryzysu, takie było uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Musimy jakoś z tego wybrnąć. Jak chcę się spotkać ze związkami zawodowymi i porozmawiać na temat, jak wspólnie rozwiązać ten problem, dlatego że takie jest na razie zobowiązanie ratusza. A jak pani prezydent zamierza wybrnąć z konsekwencji tak zwanych dekretów Bieruta? No przede znalazłem wszystkim ciekawą informację, tak, że jeszcze kilka lat temu roszczeń do placu defilad, do działek na placu defilad, tak, było 6? Czy 6, a teraz 32, jak nie więcej. I to zdaje się jeszcze nie koniec. No nie sądzę, dlatego że pamiętajmy, że akurat plac defilad to była część prywatna Warszawy. Poza może tą częścią, która należała do PKP swego czasu, prawda? Bo PKP istniał. Jednym słowem, te wszystkie budynki, które nie były publiczne, są prywatne. I po pierwsze znajdują się dokumenty. Po drugie są prawnicy, którzy są już teraz bardziej
wyszkoleni w tych sprawach. Po trzecie, często się tak zdarza, że jak my mówimy, że chcemy zagospodarować jakąś część, to wtedy jak gdyby jest szansa na odszkodowanie, w związku z tym ujawnia się właściciel. No takie jest postępowanie tych osób, które mają papiery, że mają te działki. Także w Warszawie problem jest nierozwiązany od 25 lat. Projekt ustawy miał również PiS w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Ja go po prostu zastałam, że tak powiem, ten projekt. Ani rząd PiSu, ani kolejne rządy, ale te wcześniejsze problemy dekretu Bierota nie rozwiązały. My będziemy mieli taką, ja to nazywam protezę, że tam, gdzie mamy zasądzone odszkodowania przez sąd prawomocnymi wyrokami, tam z funduszu reprywatyzacji minister finansów będzie mógł nam wypłacać do 200 milionów. Na razie zalegamy, nie wypłacamy tych odszkodowań, bo to byłoby zbyt poważny. Nie ma tego w budżecie po prostu. No tak, że w takich momentach pojawia się pytanie, jak to jest, że wiceprzewodnicząca partii rządzącej nie ma wpływu na możliwości ustawowe swojej partii, na przekonanie swoich kolegów partyjnych do tego, by zdecydowali z korzyścią dla miasta. Tak w przypadku dekretu Bieruta, jak i w przypadku Janosikowego. Pan, myśmy policzyli, że koszt dekretu Bieruta to jest kilkanaście miliardów złotych. Pamiętajmy, że to jest mniej więcej tyle, ile szukał rząd teraz w oszczędnościach, bo w Warszawie są najdroższe grunty i tyle kosztuje nawet ewentualność zwrotu w naturze. Jednym słowem, po prostu to są rzeczy, które nie były rozwiązane od 25 lat, czy to jest wiceprzewodnicząca, że to jest rodzony brat, tak jak w przypadku powiedziałabym projektu, który przygotował PiS jeszcze za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i potem PiS było dwa lata u władzy. No po prostu tych środków w tym momencie na ten cel brakowało, zwłaszcza, że zaczął się już potem kryzys. Jednym słowem, 200 milionów nas to jest taka proteza tymczasowa, natomiast my nie rezygnujemy z tej ustawy. Będziemy cały czas się dopominać od Sejmu, bo ona jest w Sejmie, żeby ta ustawa była uchwalona, zwłaszcza, że my chcemy rozłożyć to na lata. Także w porównaniu z tym, co było, sprawa dekretu Bieruta ruszyła, bo do tej pory nikt nawet tych 200 milionów nie potrafił przeprowadzić przez Sejm. A co pani prezydent myśli o inicjatywie Ludowców Polskiego Stronnictwa Ludowego? Podobno jest gotowy już projekt ustawy w sprawie tak zwanego budżetu obywatelskiego. Krótko mówiąc, każda gmina, no w przypadku Warszawy dzielnica, powyżej 5000 mieszkańców o części wydatków miałaby decydować pod postacią decyzji obywateli. Chodzi tu o minimum 1%. Myśmy zaczęli to już robić w 2012 roku w stosunku do jednej jednostki, Domu Kultury w Śródmieścia. Jeśli chodzi o dzielnicę, planujemy to od stycznia 2015 roku, bo od stycznia 2013 już powiedziałabym, trzeba przećwiczyć najpierw tę metodę, sposób działania i tak dalej, bo to oczywiście i chcę, żeby od 0,5 do 1% budżetu, żeby to był budżet obywatelski. Także ja już to zapowiedziałam kilka miesięcy. Budżet tak. Warszawy to ile? Jeśli chodzi o dochody, to jest 10 miliardów złotych. Zobaczymy się za rok? Jeśli chodzi o wydatki, to jest więcej, bo jest zadłużenie. Zobaczymy się za rok w trakcie prawdziwych wyborów? To hasło aktualne? Mam nadzieję. To po referendum pani prezydent powiedziała. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za rozmowę. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, była gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Jeszcze na moment, pani prezydent, jeśli można. Co pani prezydent sobie myśli, kiedy stoi w korkach w Warszawie? Czy pani nie stoi? Nie, ja stoję. Stoję, zwłaszcza, że mieszkam w Wawrze, także często stoję. No myślę, że przejdzie, że ten okres minie, że te nagromadzenie się remontów jednak za kilka lat już nie będzie takiego nagromadzenia się remontów, ale pamiętajmy, że dokonujemy pewnego skoku cywilizacyjnego. Wszyscy goście tego szczytu noblistów, no powiedzieli ci, którzy byli wcześniej, na przykład prezydent Leclerc, że był 20 lat temu, że to jest nie ta sama Warszawa, a nawet Sharon Stone, która była 5 lat temu, powiedziała, że też to nie jest ta sama Warszawa, zmieniamy się, ale to nie jest bezkosztowe, ani w sensie finansowym, ani w sensie uciążliwości. Przeżyjemy? Przeżyjemy, damy radę. Dziękuję pani prezydent. 7:32.